Ale był tydzień ciężki. W zasadzie dwa tygodnie były tak ciężkie, że szok. Dwóch pracowników zachorowało. Z jednym pracownikiem naprawialiśmy samochody na 3 stanowiska i pracowaliśmy do godziny co najmniej średnio do 22. Tak było ciężko. 45 tysięcy złotych, słuchajcie, to jest kalkulacja części do tego modelu, którego zobaczycie dziś. Niektórych części nie zamontowaliśmy. Dla klienta był ważny silnik. Natomiast, jeżeli uważasz, że masz drogie auto w utrzymaniu, być może tak jest, nie kwestionuję tego, ale te auto jest piekielnie drogie i dużo elementów, dużo części zamienników kwotowo jest zbliżonych do części oryginalnych i nie opłaca się ich kupywać. Także zapraszam na dzisiejszy seans. Bierz coś w rękę gazowanego, usiądź sobie w fotelu wygodnie i obejrz ten odcinek. No i daj subskrypcję. RS4B7 o przebiegu 273 530 km. Check engine, mrygający i niepoprawna praca silnika. A w błędach mamy na przykład czujnik położenia wałka rozrządu i wiele innych błędów wskazujących na przestawienie rozrządu, i w parametrach rzeczywistych też te przestawienie rozrządu jest. Dlatego musimy wjechać na halę i musimy ściągnąć silnik. Ale zanim to zrobimy, sprawdzimy kilka innych rzeczy. Zapraszam do oglądania. O Boże, jaka tarcza! A cóż to za nowy design? Jakieś folie? Na kierownicy? Pokrowce? Na gałce? O Boże, jaka rdza! O Boże! Audi RS4 Quattro typu 8S zostało zbudowane na platformie Audi B7. Stał się dostępny dla klientów europejskich w połowie 2006 roku. Produkcja RS4 B7 trwała od 2006 do 2008 włącznie, gdzie w Stanach Zjednoczonych sprzedawano tylko lata modelowe 2007 i 2008. Zbudowano około 10 tysięcy sztuk RS4 B7, z czego około 2 tysiące znajduje się w USA. Jedna u nas. RS4 B7 może przyspieszać od 0 do 100 km w 4,8 sekundy i rozpędzać się od 0 do 200 w 16,6 sekundy. Prędkość maksymalna wszystkich wariantów jest oficjalnie elektronicznie ograniczona do 250 km na godzinę. Oficjalnie. Zbudowany z ocynkowanej stali wykorzystuje aluminium w przednich błotnikach i masce. RS4 B7 różni się wizualnie od standardowego S4 B7 tym, że ma jeszcze szersze, rozszerzone nadkola, przednie i tylne błotniki, aby zapewnić szerszy rozstaw osi. W porównaniu z A4 B7 ma on również dwa większe przednie boczne wloty powietrza dla dwóch dodatkowych bocznych chłodnic płynu chłodniczego. Omawiany RS jest również wyposażony w opcjonalne reflektory adaptacyjne, które obracają się na zakrętach w połączeniu z ruchami kierownicy. Standardowym wyposażeniem jest także akustyczny system parkowania z przednimi i tylnymi czujnikami, wyjątkowe wykończenia wnętrza z włókna węglowego, aluminiowe nakładki na pedały i podnóżek oraz logo RS4 dopełniają całości. Masa własna zaczyna się od 1650 kg. Aby osiągnąć maksymalną sztywność nadwozia przy kontrolowanych strefach zgniotu, w RS4 B7 zastosowano spawanie wiązką laserową głównych szwów nadwozia ze stali o wysokiej wytrzymałości, co pomaga poprawić ogólną sztywność konstrukcji, szczególnie w przestrzeni pasażerskiej, w porównaniu z tradycyjnym zgrzewaniem punktowym. Dwustopniowe przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera na przednich siedzeniach są standardem, podobnie jak system kurtyn powietrznych bocznych osłon. Ten ostatni system całkowicie zakrywa wszystkie szyby boczne, od przedniego słupka A do tylnych słupków C lub D. Wyścigowe fotele kubełkowe RS Recaro, niedostępne na rynkach Ameryki Północnej, obejmują
elektrycznie nadmuchiwane górne i dolne podparcia boczne oraz regulowane podparcia lędźwiowe. W Ameryce Północnej jedynymi dostępnymi przednimi siedzeniami są bardziej tradycyjne fotele Recaro, identyczne z tymi w S4, B6 i B7. Silnik V8 4,2 litra, a dokładnie 463 cm3 i 32 zawory, jest oparty na poprzednim całkowicie aluminiowym silniku V8 40 zaworów o pojemności 4,2 litra, 463 cm3 i ma wiele wspólnych części. Silnik ma nową konstrukcję bloku cylindrów i jest wysoce przerobioną, wysokoobrotową odmianą z ograniczeniem obrotów 8250 obrotów na minutę. Ta sama baza silników została wykorzystana w Audi R8, kiedy Audi zdecydowało się zbudować swój pierwszy super samochód. Jednakże układ napędowy wałka rozrządu został przeniesiony naprzód bloku w przypadku silnika R8 umieszczonego centralnie. Silnik ma zwiększoną oddychalność skrzyni korbowej, niskociśnieniowy układ powrotny paliwa i miskę olejową z przegrodami, aby zapobiec kawitacji oleju silnikowego przy wysokich prędkościach obrotowych silnika i pokonywaniu zakrętów przy dużym przeciążeniu. Ma 4 zawory na cylindrach zamiast 5 we wcześniejszym wariancie i 2 górne wałki rozrządu na każdym rzędzie cylindrów, które są napędzane przez łańcuchy rolkowe ze zmiennymi fazami rozrządu, zarówno dla dolotu, jak i wydechu. Wałki rozrządu wraz z kolektorem dolotowym o stałej długości, odlanym ze stopu magnezu, z regulowanymi klapami wirowymi w celu poprawy spalania przy niskich prędkościach obrotowych silnika. Wytwarza 420 koni mechanicznych przy 7800 obrotów na minutę. Silnikiem sterują 2 elektroniczne jednostki sterujące silnika Bosch, pracujące jako główne i podrzędne ze względu na wysokoobrotowy charakter silnika. Układ zapłonowy wykorzystuje 8 oddzielonych cewek jednoiskrowych wykorzystujących odwzorowany zapłon bezpośredni. Jedyną dostępną skrzynią biegów jest 6-biegowa manualna skrzynia biegów. Audi RS4 B7 było jedynym Audi RS napędzanym silnikiem wolnosącym aż do zaprezentowania Audi RS5 na salonie motoryzacyjnym w Genewie w 2010 roku. Wydrążone rurowo stabilizatory są standardem z przodu i z tyłu. Zwiększono także rozstaw osi w porównaniu ze standardowymi A4. Przód poszerzony o 37 mm, a tył o 47 mm. Standardowe hamulce w RS4 mają konstrukcję dwuczęściową. Opcja żeliwna. Tarcze są nawiercane krzyżowo, wentylowane promieniowo i unoszą się na piastach tarcz ze stopu aluminium. Dwuczęściowa konstrukcja tarcz zmniejsza masę nieresorowaną, a także ogranicza przenoszenie ciepła generowanego przez hamulce na łożyska kół. Przednie tarcze mają średnicę 365 mm i grubość 34 mm i są wyposażone w 8-tłoczkowe stałe zaciski Brembo monoblokowe. Hamulce tylne są nawiercanymi, wentylowanymi i pływającymi żeliwnymi tarczami o wymiarach 324 mm na 22 mm z 1-tłoczkowymi pływającymi zaciskami i zintegrowanym mechanizmem hamulca ręcznego. Lżejszy, wydajniejszy i droższy przedni układ hamulcowy Audi Ceramic był opcją począwszy od roku modelowego 2007 i tylko z 19-calowymi kołami. Składał się z nawiercanych, krzyżowo wentylowanych promieniowo i pływających tarcz węglowych SGL Carbon wzmocnionych włóknem węglowym o średnicy 380 mm i grubości 38 mm z szarymi, monoblokowymi, 6-tłoczkowymi, stałymi aluminiowymi zaciskami Brembo. To teraz jedziemy na halę. Lampy tak zostały spasowane ładnie. Ja to wszystko nagrywam, żeby później nie było, że o, coś pan nie spasował lampy. Jakaś kiepska lampa spasowana, a ta w ogóle ma wilgoć w sobie i też źle spasowana. Tu jest despacito z tymi lampami, despacito. Dobra, podnosimy ten samochód i zobaczymy, jak on wygląda od spodu. Łapy musieliśmy zamienić, zobaczcie, bo tutaj mieliśmy krótsze ramię, a tutaj mieliśmy ramię dłuższe. Czyli krótsze idzie naprzód, dłuższe idzie na tył w tym podnośniku. Chyba w większości. Pierwszy cylinder 8, drugi 8, trzeci 8, czwarty 9 i tak po kolei 10, 8, 8, 9 to jest kompresja. W obecnej chwili spuszczamy olej, w zasadzie już jest końcówka spuszczania, no i tutaj mamy takich trochę więcej rzeczy do zrobienia w tym samochodzie. Dopiero jak zejdzie nam silnik, to zobaczymy tak naprawdę, w jakim on jest stanie. Te tarcze mnie przerażają z przodu, zobaczcie, no po prostu mnie one przerażają. To jest taki gruby rant w tej tarczy, że naprawdę. Dobra, silnik w aut, silnik w dół, kompresja, ciśnienie oleju też zostało zmierzone, żeby nie było. Tylko nie nagrałem tego. Ciśnienie oleju jest ok. Tak to wygląda.
Pompki, spryskiwaczy nie ma, śrubą jest zaślepione wyjście. Koski są takie ułamane. No i zobaczcie, jak wygląda przednie wzmocnienie. Te przednie wzmocnienie jest uszkodzone i prawdopodobnie podłużnica może też jakoś tam ucierpiała. O, śruby nie ma. Karol to wyczai wszystko, widzę. Także zobaczymy, co jest pod tym dokładnie. No, końcówka podłużnicy jest wygięta. No, ja myślę, że tu będzie duży problem. Zobacz, tak, że to jest pęknięte. Tu duży problem będzie ze ściągnięciem. Ze ściągnięciem raz, a drugi... Dlatego ta lampa tak krzywo stoi. Dlatego tak krzywo, bo jest podbita przez podłużnica pewnie. Zaraz zobaczę, czy ona nie jest złamana gdzieś. No, czyli zaczynają się schody. Zobaczymy, jak ściągniemy pas, co tam wyniknie z tego. Zobaczymy... rożąd w jakim stanie. Na razie jesteśmy na etapie, jak widzicie, rozpinania całości. Pas przedni został zdjęty i będziemy go demontować. No i tutaj podłużnica oberwała, jak wcześniej mówiłem. No ale to Wam pokażę już ładniej, jak ten silnik wyciągniemy. Będzie lepiej to widoczne. Zobaczcie, jakie koło pasowe. Zardzewiałe. Śruby do wymiany. Podejrzewam, że tutaj będziemy nabijać te śruby, żeby je wyciągnąć. Będzie duży problem z rozkręceniem tego. No i uszczelniacz standardowo wału do wymiany, chłodniczkę trzeba unieść do góry, bo widać z niej się leje i uszczelki również w niej wymienić. Co do napinacza, wygląda w sposób następujący. Pytanie, czy klient będzie gotów na taki wydatek. No i leje z podstawy filtra, to standard. Zobaczcie, jak wyglądają zawory, są całe w nagarze oblepionym i to jest świeży nagar, świeży ze starym wymieszany. O, tak to ujmę. Jest tutaj dramat, jest uszkodzony wewnętrzny przegub. Zaraz będziemy podporę jeszcze sprawdzać i kilka innych elementów, więc zaczynają się koszty z tym pojazdem. A co do łącznika, drugi też jest w takim stanie z dołu porwany. Należałoby go wsprawać nowy, widzicie? No i zaczynają się koszty co do tego pojazdu. Żeby zrobić to dobrze, trzeba zainwestować niezłą gotówkę. Rozrząd to jest tak mocno wyeksploatowany. Tutaj mamy ślizg pęknięty. Ten dolny mały od pompy oleju. No i ja podniosłem śrubokręcikiem kawałek łańcucha i widziałem, że tam niezłe wżery są. Także jak ściągniemy, to Wam to wszystko ogram. I będzie wszystko widoczne jak na tacy. Musieliśmy ściągnąć, słuchajcie, wydech od strony kierowcy, aby ściągnąć pokrywę tylną rozrządu. Pokrywa jest tutaj i będzie ona czyszczona. Ale ona chyba w ogóle była demontowana, bo jak widzicie, ona nie ma aż tak dużo nagaru. Co mnie dziwi, jakby była czyszczona. To chyba w ogóle było demontowane, tylko dlaczego ktoś założył stary, nie mam pojęcia, ale zobaczcie, jak wyglądają śruby za to od wydechów. Będzie masakra. Tu ledwo udało się wykręcić i wszystko mamy w nagarze.
Rozrząd mamy przestawiony, jak widać tutaj nie dochodzi ten wałek, jest przestawienie w kierunku późniejszym. Wydech. No i jeżeli chodzi o tył rozrządu, on to też jest mocno schytany, zaraz go rozłożymy ładnie i wam to wszystko skameruję, wam pokażę jak wygląda. Tutaj mamy elementy, które myjemy w ultradźwiękach. I teraz wam pokażę jedną rzecz. To jest pokrywa, którą myjemy. Ona się nie mieści, bo ta niestety myjka nie jest takich rozmiarów, ale płynie jest dosyć gorący, ma 56 stopni, trochę przegrzany. Zobaczcie, jak to ładnie się wymyło. No i odwrócimy ją zaraz i będzie ładnie pokrywa wymyta. Później ściągniecie silikonu i będziemy silikonować do montażu. Tutaj mamy rozrząd, no i ten rozrząd wygląda, jest w stanie agonalnym, jest cały wytarty. Każdy ślizg jest, jak widać, mocno uszkodzony. Będzie on montowany. Koła faz zostaną zamontowane stare. No tutaj mamy narzędzia, się walają. Ale i ściągamy głowicę, robimy uszczelniacze zaworowe. Klient chce mieć zrobiony silnik. Dobrze, rolka idzie do zmiany, koło idzie do piaskowania, nowe śruby będą założone, koło będzie malowane. Głowice odebrane, 0,25 splanowana, taka trochę bym powiedział przegrzana, można powiedzieć, materiału zostało trochę więcej zebrane, gniazda zostały wyfrezowane, została ona umyta, wyczyszczona i splanowana, dodatkowo będą nowe zawory, które będą docierane, wymieniane uszczelniacze zaworowe i kilka tam innych pierdół. A samochód stoi i czeka, czekamy na resztę rzeczy. Zostały już tłoki wyczyszczone. Nie, tu trzeba uważać, bo tulejka będzie I'm not playing, I'm not hard to get. Cause when I saw you, there was nothing else. You got dreams and I got dreams, so let us open up about it, maybe we will fit right in. You got dreams and I got dreams, so let's start making plans around them, maybe we can dive right in. Mamy przykręcone głowice już na odpowiedni niut i kąty. O, jeszcze kątomierz sobie wisi. Mamy oryginalne części. Jedynie Wiktora poszły śruby do głowic. No i tutaj mamy rozrząd. Jeszcze w pudełku mamy tam łańcuch jeden. Także jest komplet i będziemy to dzisiaj składać, zamykać. Doczyścimy front, wymienimy uszczelniacz z przodu i przeszkujemy dzisiaj, aby ten silnik tak zamknąć troszeczkę, żeby on nam dosech, ten silikon znaczy się i te wszystkie takie, jak widzicie, elementy będą doczyszczone, te łożyska. Tutaj mamy czyściutko.
I trzeba uważać przy zakładaniu pokrywy tylnej, aby nie podgiąć tej uszczelki głowicy, bo jak podegniemy, to już jest kicha straszna. Cały ten przewód, słuchajcie, od wspomagania, widzicie, jaki przerdzewiały? Ej, on idzie sobie tędy, wchodzi, tu się łączy z taką spiralką krótszym i do maglownicy. Będzie wymieniony po całości, jest on cały skorodowany, przerdzewiały. Póki silnik jest ściągnięty, łatwiej go zdemontować. No i tak trzeba się trochę pobawić, no bo magiel trzeba poluzować i tak dalej. No, ale zobaczcie, jak on wygląda, widzicie? Cały skrodowany, więc musimy go wymienić. Nie jest to tania rzecz. Później przejdziemy do kosztów i wam powiem, co ile kosztowało. Tak. Silnik już jest, pocisk złożony i czeka na włożenie. A tam pali papierosy. Jest ta 3:30, silnik jest w środku, proszę bardzo, młoda godzina, dopiero zaczynamy pracę. Swoją drogą, ja się tak śmieję, że zaczynamy pracę, ale uwierzcie, że jeszcze 15 minut temu telefon firmowy dzwonił. Ktoś dzwonił na telefon firmowy i nie wiem, może chciał porozmawiać, a może reklamacja, a może coś tam. Wiadomo, że nie odebrałem, bo pracujemy do 17, więc my tak teraz hobbystycznie sobie siedzimy, wiecie? Hobbystycznie. Magistrale wodne będzie podłączać całe wiązki z tyłu, również, żeby włożyć rękę, jest mało miejsca. Podłączyliśmy niezbędne rzeczy, czujnik położenia wału korbowego, wybieraki, dodatkowo przewód od sprzęgła i kilka innych elementów. Także w dniu jutrzejszym odpalamy tego RS-a. No i niestety będziemy czekać na poduszkę, która do nas jeszcze nie dotarła. Tutaj jest taka poduszka gumowa, która się rozpadła. I słuchajcie, teraz my ten samochód składamy, robimy bypass na wspomaganiu, żeby nie zatrzeć wspomagania. Oczywiście płyny uzupełniamy i wyjeżdżamy tym samochodem, dlatego że tą poduszkę prawdopodobnie będziemy mieć po świętach albo po nowym roku, co nie jest nam na rękę.
I dużo warsztatów działa w ten sposób, że co nie jest na rękę, silikonujemy albo składamy stare, albo zakleimy to taśmą i samochód wydamy klientowi. My tak nie robimy, muszę się pochwalić, więc po prostu samochód wędruje na plac i zwalniamy stanowisko, żeby robić co innego. No i tutaj też mamy A6, jakieś tam pierdoły są do zrobienia i kilka innych rzeczy. Także teraz gaszę światło, bo z tym, że dopiero zaczynamy pracę, żartowałem. Jesteśmy dosyć zmęczeni, a jutro też pracę zaczynamy 8:30. Także dzisiaj idziemy do domu. Już. No i to na tyle w tym materiale. Niestety RSA nie odpaliliśmy, ale nie dlatego, że coś się zepsuło, tylko dlatego, że nie mamy kilku elementów, na które musimy czekać. Chociażby poduszka, żeby założyć pas przedni i kilka innych elementów, jak powiedziałem wcześniej. Natomiast zawsze jest strach przed odpalaniem takiego samochodu, czy S-ki, czy RS-ki, dlatego, że rozrząd mamy z tyłu, trzeba nieźle się napracować, a jak będzie problem, trzeba ponownie to rozbierać, więc to jest dosyć taka praca odpowiedzialna i ryzykowna. I teraz tak, z tarcz hamulcowych i z klocków zrezygnowaliśmy, klient postanowił, że zrobi na razie silnik. Jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe wentylowane, dwie sztuki kosztują 6580 zł brutto, natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o klocki, kosztują one 2619 zł, tarcza na tył 3059 zł sztuka, czyli dwie ponad 6000 i klocki 989 zł. I słuchajcie, jeżeli chodzi o wymianę tarcz, które kosztują ponad 6000 zł, to warsztat nie bierze tak jak normalnie za 200 zł za wymianę, bo jest to duża odpowiedzialność, jeżeli chodzi o taką tarczę, bo jak tarcza się zepsuje, no to kto odpowiada? No chyba nie hurtownia, tylko warsztat samochodowy. Więc wymiana takich klocków, tarcz, to się zastanowię jeszcze. To na tyle, do następnego. Hej i kciuk do góry. Na razie, hej.